Kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Jak wiecie, bardzo często dostajemy różnego rodzaju paczuszki niespodzianki od firm. Czasami są to paczki duże, czasami małe. No i właśnie tym razem dostałyśmy taką fajną, bogatą paczuszkę. Ale od początku. Kilka dni temu dostałyśmy maila z prośbą o charakterystykę naszych włosów. No i nasze włosy są zniszczone przez ciągłe farbowanie. Jakie są jeszcze? Znaczy nie wiem, jakie są Twoje włosy, ale moje są oklapnięte. Moje się puszą, trudno je ujarzmić. No i to właśnie tego typu informacje napisałyśmy w tym mailu. No i po kilku dniach zapukał do nas kurier z paczką. Super przesyłką. Tak, a w tej przesyłce były produkty do pielęgnacji włosów, produkty do stylizacji włosów oraz różnego rodzaju gadżety, które mogą nam pomóc w stylizacji włosów, tak? Żebyśmy umiały coś z tych włosów wyczarować. Jakoś je ładnie ułożyć, żebyśmy wyglądały pięknie. Tą paczuszkę przygotowała nam firma Mila, która wcześniej te produkty dostarczała do salonów fryzjerskich i właśnie w tym miejscu były one wykorzystywane. Teraz Mila wkracza na rynek konsumencki i już teraz można kupić w Rosmanie produkt do na przykład nawilżenia, pielęgnacji itd. Brałyśmy kilka dni na to, aby przetestować kilka z tych produktów, także wybrałyśmy te, które są nam teraz najbardziej potrzebne i mamy dla Was rzetelną recenzję, to znaczy nagrywamy w tym momencie rzetelną recenzję. Oprócz tego, że ten film to open box, to tak w ramach takiego prezentu mamy właśnie jeszcze recenzję. Tak, widzieliście, że w paczce był także list. List z opisem tych wszystkich produktów, do czego służą i do jakich włosów są przeznaczone i co dzięki ich stosowaniu możemy osiągnąć. Ja, gdy przeczytałam tą całą rozpiskę, stwierdziłam, że powinnam używać kosmetyków z linii Anti-Freeze. Są to produkty przeznaczone do włosów matowych, puszących się, właśnie trudnych do ułożenia. I dzięki stosowaniu na przykład szamponu moje włosy są już bardziej miękkie, są lśniące i łatwiejsze w ułożeniu. Wreszcie mogę stworzyć jakąś fryzurę. W skład tej linii wchodzi także olejek arganowy, który należy rozprowadzić na końcówkach włosów, wtedy właśnie te włosy się tak nie puszą. Także właśnie dla takich włosów, które mam ja, ta linia jest genialna. Od kilku dni wreszcie przestałam słyszeć ciągłe narzekanie mojej mamy, czyli Boże, jakie ja mam straszne włosy, co to ma być, co to jest na mojej głowie, Paulina, weź mi to ułóż. A tak było. A ja naprawdę też nie jestem jakąś tam super utalentowaną dziewczyną. Moje zdolności manualne nie są tak wielkie jak mojej mamy, więc jeszcze gorzej układałam jej włosy, niż ona sama to robiła. Ja oczywiście mogłam się przed wyjściem malować, mogłam się ubierać, zawsze coś sobie fajnego dopasowałam, ale gdy przychodziło do ułożenia włosów, to zawsze narzekałam i byłam bardzo niezadowolona, ale wreszcie to się zmieniło. Mila przeznaczyła dla mnie dwie linie. Reaper oraz Volume. Ja na razie zdążyłam stosować tylko linię Reaper, ponieważ stwierdziłam, że moim priorytetem jest zadbanie o te włosy. Najpierw muszą odzyskać swój blask, najpierw muszą się odżywić, najpierw muszą wyglądać bardziej naturalnie, bardziej zdrowo, żeby później móc je dopieścić i zadbać o ich objętość. Najpierw te włosy właśnie muszą dojść do swojego pierwotnego stanu, ponieważ wiadomo, że farby troszkę je wysuszyły, są troszkę bardziej oklapłe. Ja nigdy nie cierpiałam na brak włosów, a teraz niestety nie wiem, może to po prostu przez to, że co innego mi się zaczyna podobać, ale wydaje mi się, że jakby te włosy są bardziej oklapnięte, to mi przeszkadza, teraz lubię je kręcić, lokować, puszyć, tapirować. Nie lubię, jak te włosy są takie proste. Dzisiaj właśnie specjalnie je wyprostowałam, żebyście widzieli, jak one wyglądają. Dlatego tą odżywkę i ten szampon Volume na razie odstawiam na bok, po to, aby móc sięgnąć do nich w momencie, kiedy moje włosy będą już odżywione, naprawione i idealne. Dla moich włosów jest dedykowana także linia Anti-Age. Kosmetyki z tej linii. Ale ty nie masz starych włosów. Kosmetyki te powinny stosować kobiety, które mają włosy zniszczone. Czyli nie stare. Ale zniszczone ciągłymi wizytami u fryzjera, ciągłym farbowaniem, ciągłą stylizacją, zniszczone przez czynniki atmosferyczne. Ale w sumie coś z tym wiekiem jest, ponieważ to przez lata włosy się niszczą. No tak. A nie przez konkretnie starość, tylko przez to, co z nimi robimy. Przez lata. Tak, tak, kochana. Tą linię powinny też stosować kobiety, które bardzo często suszą włosy suszarką, czyli te włosy są narażone na gorącą temperaturę, tak. I dzięki stosowaniu tych kosmetyków te włosy są miękkie, odżywione, nie elektryzują się, także są lepsze w ułożeniu, prawda, łatwiejsze w ułożeniu. Także kobiety, które mają takie włosy, mogą stosować kosmetyki z tej linii Anti-Age. Mamy tutaj także dwufazową odżywkę Color Protect. Jest ona przeznaczona do włosów farbowanych, poddawanych działaniu wysokiej temperatury oraz osłabionych w wyniku różnych zabiegów chemicznych. I po zastosowaniu takiej odżywki włosy są pełne blasku, są nawilżone, zregenerowane, ich rozczesywanie jest łatwiejsze. Dla mnie największym plusem w tej odżywce jest to, że eliminuje elektryzowanie włosów. Nie wiem, czy Wy też tak macie, dziewczyny, ale ja jak 2 dni z rzędu prostuję swoje włosy, to potem nie potrafię ich ujarzmić, ponieważ po prostu się elektryzują i robi mi się takie dziwne coś i nie mogę ubrać ani żadnego sweterka, ani żadnej bluzy, w ogóle jest to tragedia, wtedy je związuję jakiegoś koka, a ja raczej nie przypadam za kokami, raczej nie przypadam za związywaniem swoich włosów, więc dla mnie ta odżywka jest na pewno super pod względem eliminowania, elektryzowania włosów. Za trudne słowa. No i kochani, stosowanie tej odżywki jest bardzo proste, ponieważ spryskujemy wilgotne albo suche włosy i tyle. Nie trzeba je spłukiwać, także oszczędzamy swój cenny czas. Opowiedziałyśmy już Wam o produktach do pielęgnacji włosów, a teraz przechodzimy do produktów do stylizacji włosów. Ale o nich nic nie będę Wam mówiła, ponieważ wykorzystamy je w drugim filmie, na który mam już świetny pomysł. Zobaczcie, wszystkie te produkty mają coś wspólnego. Czcionkę oraz grafikę. Powiedzcie mi, kochani, z czym kojarzy Wam się styl retro? Z jakim okresem w modzie? Możecie pisać właśnie w komentarzach. Zobaczymy, czy ktoś z Was zgadnie. A teraz kilka słów o konkursie. Waszym zadaniem jest wejście w link strony internetowej Mila, którą macie w opisie, także tam zaglądajcie. Musicie napisać w komentarzu, jakie są Wasze włosy. Musicie wybrać z tej strony internetowej 4 produkty, które pomogą Wam w naprawieniu Waszych włosów, nie wiem, w dodaniu objętości. No myślę, że każdy z Was wie, jakie ma włosy i z jakim problemem w związku z nimi się zmagacie. No i oczywiście najbardziej kreatywne, najbardziej pomysłowe wypowiedzi zostaną nagrodzone, a do rozdania mamy 3 takie zestawy, które sobie wybierzecie. Także jeszcze raz, wchodzicie w link, który macie w opisie, wybieracie 4 produkty, opisujecie, jakie macie włosy, jaki macie problem i jak Wam pomogą te produkty. I wygrywacie nagrody. Dlaczego akurat ta linia jest dla Waszych włosów, także... Do roboty, do dzieła, trzymamy za wszystkich kciuki. Czekajcie na drugi odcinek, to będzie Get Ready With Us, ale tak jak powiedziałam wcześniej, nie mówię czego będzie dotyczył, musicie zgadnąć sami. No i tym miłym akcentem kończymy już ten odcinek. Mamy nadzieję, że on Wam się podobał. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani! Bye!